Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Mam na imię Alicja i jako korepetytor z przedmiotów ekonomicznych zamierzam Wam dzisiaj omówić projekt przykładowego zestawu egzaminacyjnego rozwiązany przeze mnie, a dotyczącego przedmiotu ekonometria i prognozowanie dla wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i oddzielnie w Bydgoszczy. Egzamin ten bazuje na zrzutach ekranów, czyli potocznie screenach z programu GRED, gdzie trzeba wykonać odpowiednie polecenia, żeby powiedzmy ten egzamin zaliczyć na jak najwyższą ocenę. I trzeba pamiętać o tym, że to są dane dla kwartalnego zysku, które są wyrażone wszystkie zmienne w tysiącach złotych. I polecenie pierwsze dotyczy zapisu hipotezy modelowej dla poniższego oszacowania, czyli po prostu do tego modelu, na jakiej bazie powstał ten model, i należy wskazać zmienne istotnie wpływające na tą zmienną objaśnioną, jaką jest zysk z określonego kwartału. Musimy zacząć od tego, że u nas zmienną, dla której budujemy model, jest zysk. Jest on wymieniony tutaj w polu zmienna zależna, jest pozycja zysk z dopiskiem, że to jest C. I teraz zmiennymi objaśniającymi, które faktycznie w tym modelu występują, są te wszystkie tutaj podane po lewej stronie. Są to zmienne z bieżącego kwartału, jak i z kwartału poprzedniego, a to produkcja, materiały, płace, wydatki reklamowe, sprzedaż, jak również zmienna czasowa time, efekt sezonowości kwartalnej, gdzie ten wskaźnik na czwarty kwartał został odrzucony przez program, i wskaźnik, czy tam wartość zysku, jaki został wygenerowany w kwartale wcześniejszym. Teraz pierwszym elementem, który tutaj w tym zadaniu pierwszym trzeba było wykonać, to była hipoteza modelowa dla tego modelu. A więc krótko, trzeba wymienić, jakie zmienne wpływają na zysk. Na zysk wpływają wszystkie te zmienne, które tutaj zostały w tym modelu uwzględnione. A one zostały uwzględnione wszystkie, a to produkcja z okresu T, a to produkcja z okresu T-1, materiały, wszystkie po kolei zmienne, które mają dopisane alfy, czyli oszacowane jeszcze nieznane nam wartości parametrów strukturalnych, z kolejną numeracją od zerowej dla wyrazu wolnego aż do 16 dla ostatniego wskaźnika, plus symbol epsilon t lub et, jakkolwiek wy tam macie to, powinno to wyglądać. I teraz zaczynamy dalej od tego, że my musimy wymienić zmienne istotnie wpływające na zmienną objaśnianą. A istotnie wpływają na, czyli trwale wpływają na zysk te zmienne, tutaj po lewej stronie wymienione, które mają 2 lub 3 gwiazdki po prawej stronie. A więc tylko część ze zmiennych, oczywiście wyłączamy całkowicie z analizy stałą, bo mówimy o zmiennych. Więc mamy tylko zmienną materiały, reklama ma 2 gwiazdki, sezonowość na pierwszy kwartał i na trzeci kwartał, dlatego że te wartości P są niższe lub równe do 5%. 2,82E minus 19 to jest w innym zapisie 2,82 razy 10 do minus 19. A więc ta pierwsza dwójka, która się nam pojawia się dopiero na 19 miejscu po przecinku, czyli jest to liczba krańcowo niska i bliska 0. Ale nie jest jeszcze mu równa. Dlatego w hipotezie zerowej, już w typowym jakby teście na badanie istotności, wypisujemy raz, że dane parametry są zerowe, czyli statystycznie nie ma istotnego wpływu, a potem, że jednak są one różne, czyli jakiś tam istotny wpływ statystycznie się utrzymuje. Wymieniamy, że wartość P dla określonych zmiennych dziś w przybliżeniu wynosi odpowiednio i na pewno jest mniejsza od 5%. Wtedy powiemy, że te wartości P są mniejsze od 5%, czyli na pewno odrzucamy hipotezy zerowe na korzyść alternatywnych, czyli te wymienione zmienne statystycznie jednak wpływają na zysk w przedsiębiorstwie. Niby dobrze, niby niedobrze, bo zmiennych mamy więcej, a tylko 4 wpływają nam trwale na objaśniano. W zadaniu drugim musimy zweryfikować losowość procesu resztowego w oparciu o korelogram. Jest tu napisane w nawiasie, że n równa się 42, czyli w tym momencie mamy wymienione, że mamy aż 42 obserwacje w modelu. To się bierze stąd tutaj, że mamy dane od trzeciego kwartału 2002 do czwartego kwartału 2012 roku. Wówczas jest to aż okres 42 kwartałów, czyli 10,5 roku analizy. No i generalnie musimy w tym momencie wymienić, sprawdzić, czy która z tych wartości PACF, czyli autokorelacji cząstkowej, wykazuje wartości z 2 lub 3 gwiazdkami. Bo tam, gdzie są 2 lub 3 gwiazdki, oznacza, że na pewno ta wartość PACF przekracza wartość krytyczną, która tutaj niżej została zapisana. Więc raz w hipotezie zerowej zapisujemy ρ S równe 0, czyli brak autokorelacji rzędu S, a potem w hipotezie alternatywnej, że ρ S jest jednak różne od 0, czyli że występuje któraś tam autokorelacja rzędu S, gdzie S jest od 1 aż do 8. Wartość krytyczna w tym teście zawsze jest 1,96 przez pierwiastek z n. Jeżeli n to liczba obserwacji, która wynosi 42, to po podzieleniu na kalkulatorze 42 wyciągamy pierwiastek i robimy Ctrl+C i dzielimy 1,96 przez wklejony ten wynik, to jest nasza wartość krytyczna, która nas obowiązuje. I teraz zapisujemy w ten sposób, bo nie ma tu ani 2, ani 3 gwiazdek, to na pewno, jak nawet sprawdzimy matematycznie, to żadna z tych wartości PACF nie była wyższa, czyli każda była niższa od poziomu wartości krytycznej. Co do wartości bezwzględnej wiadomo, to z tym maksymalnym błędem 5% nie ma podstaw, aby odrzucić hipotezę zerową, czyli nieistotna jest autokorelacja rzędu S. Reszty są losowe. Jest to bardzo pozytywny wynik. I teraz tak, w zadaniu trzecim mamy polecenie dotyczące zweryfikowania istotności współczynnika R². Współczynnik R² jest tutaj podany w trzecim wierszu i wynosi 0,991110. Po zamianie na ułamek procentowy, czy tam na procent, to jest 99,11%. To jest dużo, ale żeby tak poprawnie zweryfikować, czy to jest wynik dość duży, wystarczający, poprawny, musimy przeprowadzić test statystyczny. Dlatego w kolejnym wierszu mamy podaną wartość P dla tego testu 6,06 razy 10 do minus 33. Tak jak tu jest to zamienione. I jeżeli zapisujemy raz, że R² jest równy 0, potem w alternatywnej, że jednak byłby dodatni, to powiemy, że ponieważ ta wartość TP jest mniejsza od 5%, to na pewno odrzucamy hipotezę zerową o tym, że jest on nieistotny statystycznie, na rzecz tego, że jednak jest istotny statystycznie, czyli cały model jest istotny statystycznie. Potem w zadaniu czwartym mamy powiedzieć, że mamy zbadać, czy występuje ta sama autokorelacja reszt, ale tylko rzędu pierwszego. Czyli w teście Queen-Oila musimy raz zapisać, że ρ1 równa się 0, to nie P, to jest taki balonik, na to mówię, to jest takie ρ, takie P z ogonkiem, więc w hipotezie alternatywnej raz zapisujemy, że autokorelacja reszt rzędu pierwszego jest nieistotna i porównując znowu do tej samej wartości krytycznej, co w teście na PACF na korelogram, porównujemy, że nasza statystyka co do wartości względnej na pewno jest mniejsza od krytycznej, czyli powiemy, że przy poziomie istotności alfa 5% na pewno nie możemy odrzucić hipotezy zerowej, która mówiła o tym, że składnik losowy nie posiada istotnej autokorelacji reszt rzędu pierwszego. W zadaniu piątym musimy zweryfikować jakość modelu w oparciu o poniższe testy. Każdy test, który by nie był w GRED lub wymieniony, musi mieć napisaną nazwę tego testu, musi być wymieniona hipoteza zerowa i na końcu jest napisana wartość P w tym teście. Każdy test tak samo wygląda. Oczywiście bada co innego, inne daje może wyniki, ale co do szablonu jego zapisu jest tak samo. Dlatego mamy wymienione testy na nieliniowość logarytmy, na stabilność, na heteroskadastyczność reszt, na nieliniowość kwadraty, na normalność, na specyfikację reset i opóźnienia, na występowanie opóźnień rzędu czwartego. Każdy z tych testów, który tutaj został wymieniony, posiada w tym momencie nazwę testu, hipotezę zerową, alternatywną, która jest zaprzeczeniem i porównanie. W każdym z tych porównań musimy sprawdzić, czy wartość P jest większa od 5%. Jeżeli wychodzi, że wartość P jest większa od 5%, to powiemy, że nie ma podstaw do dorzucenia hipotezy zerowej i interpretujemy hipotezę zerową. W każdym teście jest dosłownie tak samo, jedynie trzeba uważać, że w teście na logarytmy zaprzeczeniem tego, że zależność jest liniowa, jest to, że zależność jest potęgowa. Jeszcze w teście na nieliniowość kwadraty zaprzeczeniem tego, że zależność jest liniowa, zaprzeczenie jest, że to jest nieliniowa, tylko jest dokładnie wielomianowa. Każdy inny test, raz zapisuje, że jest brak zmian w parametrach, możemy zapisać alternatywnie, występują zmiany w parametrach. Jeżeli heteroskadastyczność reszt nie występuje, to w zaprzeczeniu, że ona jednak występuje. Także mówię, sprawdźcie sobie wyniki, porównajcie z tym, co mi wyszło, zatrzymajcie ten film. I zadanie 6. W oparciu o dane do zadania 1 proszę podać interpretację oceny parametru strukturalnego przy zmiennej płace C. Chodzi o to, że w pierwszym oknie modelu, który tutaj mieliśmy, było wymienione, że produkcja C jest zmienną objaśniającą, która wpływa na zysk i przy niej stoi liczba, w kolumnie współczynnik, czyli to jest oszacowane alfa na poziomie minus 0,501 w 3 miejscach po przecinku po zaokrągleniu i wówczas taki wynik musimy umieć dobrze zinterpretować. Czyli powiemy, że jeżeli wzrosną nie wydatki reklamowe, a płace, to wiadomo, to wzrost tych płac o 1000 zł, bo zawsze tak zaczynamy, to spowoduje spadek zysku w tym przedsiębiorstwie, średnio spadek, bo wynik jest tutaj na minusie dla płac, średnio o tyle, a tyle przy pozostałych czynnikach niezmienionych. Kolejny element to jest zadanie 7, a w nim interpretacja współczynników r2, SE oraz VE. R2, jak już wcześniej omawiałam, jest wymieniony... I to jest tak, ten screen, oczywiście go tutaj poprawnie nie ma, ja go przekleiłam z zadania 3, bo jest napisane, że w oparciu o dane do zadania 3. Mamy zinterpretować R2, mamy zinterpretować błąd standardowy reszt, który jest w drugim wierszu i policzyć i zinterpretować, ile wynosi VE. Po pierwsze, współczynnik determinacji r2 zawsze mówimy, w jakim to udziale całkowitej zmienności y, że taki udział całkowitej zmienności została ta całkowita zmienność wyjaśniona zmiennością uwzględnionych w modelu zmiennych, a w pozostałym udziale ma to charakter losowy. Interpretacje zawsze są szablonowe, trzeba ich się po prostu nauczyć, nie ma innego wyboru. I teraz tak, jeżeli błąd standardowy reszt, przeciętna reszta wynosi 5,069, czyli 0,7 i chcemy się w tym momencie dowiedzieć, czy to jest duża reszta, czy też nie, dzielimy ten wynik przez średnią arytmetyczną zmiennej zależnej, czyli przez 156,618. I po zamianie na procent, bo to był dopiero ułamek dziesiętny, wynik, który otrzymujemy, to w tym momencie jest 3% po przecinku, dlatego też powiemy, że rzeczywiste wartości zysku różnią się od ich wartości teoretycznych, a wyznaczonych na podstawie modelu średnio o ten wynik w 1000 zł, co faktycznie stanowiło 3 po przecinku procent średniego poziomu zysku w przedsiębiorstwie. A więc nie tylko mówimy, ile wynosi przeciętnie ta reszta w złotówkach, w 1000 zł, ale też ile to stanowi udział procentowy w średniej Y. W tym momencie teraz dochodzimy do zadania 8. W zadaniu 8 musimy zinterpretować amplitudę sezonowości, czyli krótko efekt sezonowości. Prościej mówiąc, mamy wskaźniki na 4 kwartały i zawsze musimy pamiętać o tym, że jeżeli dany wskaźnik jest dodatni, to poziom czegoś tam był wyższy od średniej. Jeżeli poziom czy wskaźnik był ujemny, to oznacza, że ten poziom danej zmiennej był niższy od średniej. A więc w tym momencie powiemy, że w pierwszym kwartale zysk był wyższy od średniego poziomu o ten wynik, w drugim kwartale za to był już niższy, bo wynik był na minusie od średniej zysku, w trzecim kwartale był znowu niższy o ten wynik od średniego zysku, a w czwartym kwartale ten zysk był wyższy przeciętnie o ten wynik, który nam wyszedł, bo był na plusie od średniego zysku w przedsiębiorstwie. Ostatnim elementem jest zadanie 9, gdzie mamy zbadać trafność prognoz za pomocą błędów EXPOST. W błędach EXPOST prognoz musimy zbadać, jak wypadła nasza prognoza w porównaniu do tego, co faktycznie po jakimś czasie zostało zaobserwowane w roku 2013 roku. Co my musimy policzyć? Błąd standardowy EXPOST, przynajmniej standardowy, tylko błąd bezwzględny EXPOST. Bezwzględny, czyli bez ujęcia procentowego, czyli dosłownie liczymy różnicę między zyskiem rzeczywistym minus prognoza. Tu mamy zyski rzeczywiste, tu są wartości prognoz, reszta nas nie interesuje. A więc licząc różnicę rzeczywista minus prognoza wychodzą jakieś wartości, potem te wyniki trzeba będzie jeszcze podzielić przez to, co było w rzeczywistości. Tak, tutaj mamy te wyniki podane. Dlaczego? Bo my musimy powiedzieć, czy procentowo te błędy, które nam wyszły, czy są duże, czy są małe. A więc jeżeli błąd względny EXPOST w ujęciu, czyli procentowo, jest do 5%, a te dwa błędy, które zaznaczam, są powyżej 5%, to powiemy, że te prognozy na te okresy są nietrafione. Czyli piszemy formułkę, że błędy względne EXPOST w pierwszym i trzecim kwartale były większe niż wartość graniczna S z gwiazdką, to prognozy na te kwartały nie są trafione. Jeżeli jednak nasze błędy wyliczone na kalkulatorze byłyby jednak mniejsze od 5%, to w tym momencie powiemy, że nasze prognozy są trafione i piszemy formułkę, że na kwartał drugi i czwarty błędy względne EXPOST były na pewno mniejsze od wartości granicznej S z gwiazdką równej 5%, to wtedy na pewno prognozy na te kwartały są trafione. Ja kończę omawianie tego zestawu. Był to egzamin C dla WSB w Toruniu i w Bydgoszczy z ekonometrii i prognozowania. Wszystkich zainteresowanych studentów jak najbardziej zapraszam do mnie, żeby się kontaktowali na zadania, projekty, pisząc @wp.pl. Posiadam również stronę internetową www.zadania-projekty.pl. Pozdrawiam i życzę powodzenia.